Tegoroczne wręczenia nagród prezydenta Koszalina dla najlepszych sportowców 2011 roku przybrały uroczysty charakter. Wyróżnienia zostały przyznane podczas gali laurów sportu. Władze miasta doceniły 47 osób. Nagrody prezydenta są wręczone sportowcom od wielu lat. Tym razem zmieniła się oprawa na bardziej uroczystą. W kinie Kryterium zasiadło blisko 50 przedstawicieli różnych dyscyplin sportu. Nagrody pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia zostały przyznane według ściśle określonego regulaminu. Przede wszystkim liczyły się wyniki w skali ponadregionalnej, stąd dzisiaj my będziemy mieli na scenie wielu mistrzów w przeróżnych dyscyplinach, też osoby niepełnosprawne, też gry zespołowe i tych indywidualnych, którzy można powiedzieć tak, wylewają wiele potu po to, żeby osiągnąć ten jeden sukces. Prezydent przyznał 6 nagród pierwszego stopnia, 10 drugiego i 11 trzeciego. Doceniono również 11 trenerów. Ponadto wyróżnionych zostało 5 sportowców niepełnosprawnych. Władze miasta przyznały również 4 nagrody specjalne. W sumie przeznaczono na ten cel 35 tysięcy złotych. Dodatkowo laureat nagrody specjalnej Jan Stasiuk otrzymał od marszałka województwa srebrną odznakę Kryfa Zachodniopomorskiego za całokształt działalności na rzecz propagowania piłki ręcznej. Jestem rówieśnikiem tej piłki ręcznej w Koszalinie, dorosłej piłki ręcznej. Od pierwszych dni seniorskiego zespołu Gwardii jestem na początku jako zawodnik, kapitan zespołu, później trener, prezes i tak do tej pory zostałem. Obok nagród prezydent przyznał statuetki w poszczególnych kategoriach Nigę Walczącej. Najlepszą zawodniczką została reprezentantka klubu lekkoatletycznego Bałtyk Koszalin Małgorzata Hołub. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie i uhonorowanie moich wszystkich osiągnięć i 6-letniej pracy. W kategorii trener roku triumfował szkoleniowiec lekkoatletki Zbigniew Maksymiuk. Zawodnikiem 2011 roku został mistrz świata osób niepełnosprawnych w rzucie dyskiem Tomasz Rębisz. Wielkie zaskoczenie, bo nie spodziewałem się tego wyróżnienia. Przypuszczam, że zapieczętowało to zdobycie złotego medalu w rzucie dyskiem w Nowej Zelandii. W roku olimpijskim koszalińscy sportowcy mają szansę osiągać największe sukcesy. Kilku z laureatów tegorocznych nagród prawdopodobnie wystąpi na igrzyskach w Londynie. Będzie to najważniejszy wyznacznik przyszłorocznych nagród.